Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd. Będzie więc dzisiaj o relacjach, o miłości. Po prostu nie mogłam dla Was nie zrobić tego odcinka, kiedy przygotowywałam odcinek o panu Witoldzie Paszcie. Naprawdę rzucała się wręcz w oczy ta niesamowita miłość, która łączyła go z żoną. Razem przeżyli ponad 50 lat, tworząc szczęśliwy i trwały związek. Niestraszne im były rozłąki, pokusy, które na pewno czekają na artystę, który nie dość, że ma wiele fanek, to jeszcze odwiedza różne kraje, występuje na różnych scenach. Doczekali się dwóch wspaniałych córek. Cieszyli się każdą chwilą razem i nieustannie się sobą zachwycali. Mam wrażenie, że ich miłość przetrwała nawet nagłą śmierć pani Marty. A po śmierci pana Witolda córki powiedziały, że teraz już są razem. Jak więc wyglądała historia tej niesamowicie wzruszającej i romantycznej miłości? Zapraszam dzisiaj na odcinek wszystkich, którzy wierzą w magię prawdziwej miłości. Bo choć przykładów w showbiznesie mamy niewiele tego typu, to jednak są. I na pewno napawają nadzieją tych, którzy w romantyczną miłość wierzą jak w nic w życiu. Zapraszam serdecznie. Pan Witold i pani Marta poznali się w szkole średniej, a swoje pierwsze spotkanie jasno nazywali przeznaczeniem. Pan Witold, choć jeszcze nie miał doświadczenia w relacjach damsko-męskich, nigdy nie miał jednak pokusy, by się przekonywać od momentu, kiedy zobaczył pierwszy raz panią Martę, a właściwie kiedy pierwszy raz wziął ją w swoje objęcia, bo w sumie było to zaraz potem. Byliśmy na obozie wędrownym w Kotlinie Kłodzkiej. Nie miałem w ogóle doświadczenia w sprawach damsko-męskich, ale traf chciał, że pewna dziewczyna skręciła nogę. Byłem tam z gitarą, więc gitarę zarzuciłem na plecy, wziąłem dziewczynę na ręce i jak jej się przyjrzałem, pomyślałem, już cię nie puszczę, mówił pan Witold w wywiadzie dla Faktów w 2019 roku. I później przez całe swoje życie nie zmienił zdania. Już jako dojrzały mężczyzna podkreślał, że od lat młodości, aż do wtedy, kiedy wypowiadał te słowa, nic się dla niego nie zmieniło, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie właśnie, mimo że na świecie nieco się pozmieniało. Ja teraz inaczej świat postrzegam, ponieważ urodziłem się w innych czasach. W czasach, kiedy zabiegało się o kobiety. Teraz jest inaczej. To widać, że dziewczyny biegają za chłopakami. Nie podoba mi się to. Ten element zdobywania kobiety był tak fascynujący i powodował prawdziwe motylki w brzuchu. Proponowałbym do tego wrócić, bo to naprawdę są piękne chwile w życiu, mówił pan Witold. I jak sam przyznaje, choć szybko się zakochał, nie skłoniły go do tego tylko piękne oczy pani Marty, ale również to, że coraz bardziej ją poznawał i odkrywał, że jest to wartościowa osoba, w której po prostu warto się zakochać. Wiedział, że chce spędzić z nią resztę życia, chce, żeby została jego żoną. Szybko zostali parą, do ślubu jednak troszeczkę czasu minęło, dokładnie 6 lat. I chociaż później nie wszystko szło jak z płatka, głównie dlatego, że po pierwsze nie do końca się przelewało, po drugie życie z artystą nie jest proste. Gdyby chociaż od razu były z tego wielkie pieniądze, ale wcale nie było tak, a pana Witolda często nie było w domu, musiał wyjeżdżać, komponować. Często towarzyszyła im niestety rozłąka. Jednak pan Witold mógł liczyć zawsze na zrozumienie swojej ukochanej. Kiedy tylko pojawiały się jakieś problemy, zawsze mówił, że najważniejsza u nich terapia to rozmowa po prostu. Wyjaśniali sobie wszelkie niedopowiedzenia. Bardzo sobie też cenił to, że mógł się rozwijać, kiedy jego żona zajmowała się domem. Obydwoje postawili po prostu na karierę pana Witolda. Jednak tak jak Wam powiedziałam w odcinku o panu Witoldzie, początkowo żyli skromnie, głównie przez to, że kontrolowane były pensje za koncerty, a stawki były niskie. Na dodatek w Voxie było 4 panów, więc trzeba było te pieniądze podzielić na 4 również. I dlatego też panowie musieli naprawdę sporo koncertować, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć, jakieś takie przyzwoite pieniądze. Grali dużo, a pan Witold miał już rodzinę. Natomiast kiedy koncerty się kończyły, pan Witold szybko wracał do domu. Nie było też łatwo, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe. Po prostu w pewnym momencie rodzina robiła wszystko, żeby być razem. Dlatego pani Marta przeprowadziła się do Warszawy. Jednak kiedy na świecie pojawiła się pierwsza córka pary, pan Witold zaczął się zastanawiać, czy to na pewno był dobry pomysł. Chociaż wszystko wcześniej przeprowadzili bardzo rozsądnie, chcieli sprawdzić, czy na pewno będzie to dobry pomysł.
Początkowo mieszkali w Zamościu, później pan Witold sam przeprowadził się do Warszawy, wynajął mieszkanie. Kiedy uznał, że jest ono odpowiednie, sprowadził również żonę i córkę. Ale później, kiedy Vox zaczął odnosić coraz większe sukcesy i coraz więcej pan Witold podróżował, stwierdził, że jego żonie będzie ciężko samej w Warszawie z dzieckiem. Dodatkowo w momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, a w sklepach coraz mniej towarów było na półkach. Niestety, jak przyszedł stan wojenny, pojawiły się schody. Wszystkim trudno było przetrwać. Postanowiliśmy, że żona wróci z dzieckiem do Zamościa. Tam byli nasi rodzice i łatwiej było niż w stolicy. Rozłąka oczywiście była trudna. Wyjeżdżałem z zespołem na długie trasy, ale za to powroty były bardzo miłe. I po latach panu Witoldowi udało się wprawdzie kupić własne mieszkanie w stolicy, więc ta rozłąka już nie musiała być aż taka długa, ale również dom w Zamościu zachował, bo było to miejsce, w którym cała rodzina chętnie odpoczywała. A po latach również rodzina powiększyła się nie tylko o dwie córki, ale także o całą masę zwierząt, które pan Witold wręcz uwielbiał i towarzyszyła mu w tym również żona. Do naszej rodziny należą Berneńczyk Elvis, 45 kilo czystej miłości. Jest także kotka Somba. Podobnie jak kocurek Oli, Leon. Do tej gromadki dojeżdża często z Warszawy rudzielec Natalii, pan Jinx. Kiedyś nie przywiązywałem większej wagi, ale dziś nie wyobrażam sobie domu bez zwierząt. Imiona mają także ryby w moim stawie, mówił do Superekspresu. A pan Witold mówił, że dla niego to były dwa światy. Jeden to praca, Warszawa, stolica, a drugi to ukochana żona, Zamość, spokój, sielskie życie. Nasze życia bardzo się uzupełniały. Na scenie mogłem się wyszaleć, a w domu wyciszyć. Świetny balans. A pani Marta wręcz jasno powiedziała, że nie chce jeździć z mężem na trasy, nie chce go pilnować. Chce poświęcić się właśnie temu życiu rodzinnemu. Zamiast jeździć ze mną na koncerty, postanowiła zająć się domem. Bardzo to zresztą lubiła. Wychowywała cudnie nasze dzieci i tłumaczyła im, dlaczego taty wiecznie nie ma w domu, bo córki bardzo za mną tęskniły i nie do końca rozumiały, dlaczego inne dzieci mają na co dzień mamę i tatę, a one nie. Żona mówiła więc, że tata robi coś bardzo dobrego, bo swoją pracą poprawia innym nastrój i że trzeba być z tego dumnym. Słyszałem od niej wiele komplementów. Podtrzymywała mnie na duchu jak nikt. Zwierzał się w fakcie w 2019 roku. Natomiast wiadomo, że jeżeli się kocha i nie można być z rodziną cały czas, to jeżeli tylko już sytuacja finansowa się poprawi, to człowiek stara się jakoś to wynagrodzić. Pan Witold nie miał tutaj inaczej. Był prawdziwym świętym Mikołajem i to niezależnie od pory roku. Nie było wtedy nadbagażu i do samolotu można było wciskać niezliczone ilości bagażu, więc przywiozłem rodzinie bardzo dużo prezentów z zagranicy. U nas nic nie było na półkach, więc ja byłem takim Mikołajem, który więcej niż raz w roku przynosi coś, czego nikt nie ma. Ciuchy moim dziewczynom sprawiały największą radość. A sam pan Witold najbardziej cieszył się z hulajnogi, którą przywiózł i która służyła mu przez kilkadziesiąt kolejnych lat. I tak mijały lata, bardzo sielsko, jak słyszycie, bardzo spokojnie. Była i praca, i odpoczynek. I przez te wszystkie lata nic nie było w stanie zachwiać małżeństwem państwa Pasztów. Byliśmy bardzo udanym małżeństwem. Z ręką na sercu przysięgam, że pokłóciliśmy się dwa razy w życiu i to nie mocno. Praktycznie nie podnosiliśmy na siebie głosu. Jak były jakieś konflikty, to szybko znikały. Wystarczyła spokojna rozmowa. Każdemu życzyłbym, by przeżył z drugą osobą 50 lat w takiej ogromnej atmosferze szacunku i miłości. Niestety kres temu wspaniałemu małżeństwu przyniosła choroba pani Marty w 2018 roku i nagła śmierć. Dla pana Witolda był to oczywiście ogromny cios. Rodzina we wzruszającym poście poinformowała o tragedii, jaka ją spotkała. W ubiegłym tygodniu niespodziewanie odeszła Marta Paszt, cudowna żona, najwspanialsza mama i babcia. Dla pana Witolda wtedy właściwie zatrzymał się czas. Nie był on do końca w stanie funkcjonować. Przez dłuższy czas zaszył się w domu i pogrążył w wielkim cierpieniu. Córki jednak przypomniały mu, że przecież jest na świecie jeszcze coś, co kocha. Scena, muzyka. I to właśnie praca, którą zawsze tak kochał, pomogła mu wrócić z dalekiej krainy cierpienia. Mój świat legł w gruzach. Śmierć mojej żony to najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Człowiek musi jednak w takim wypadku znaleźć sobie swoje miejsce i jakieś zajęcie. Wracamy do pustego domu i co robić? Bardzo łatwo wpaść w depresję. Mnie pomogła rodzina, która otoczyła mnie opieką. Ja byłem w tej komfortowej sytuacji, że miałem pracę, którą kocham i miałem do czego wracać. I mimo, że mijał czas, pan Witold mówił, że chociaż
pogodził się ze śmiercią żony, choć nie jestem do końca pewna, czy to dobre słowo w tym wypadku, to jednak nie podniósł się do końca i powiedział, że właściwie do końca swoich dni będzie się podnosił z tej śmierci. Nikt nie jest przygotowany na śmierć ukochanej osoby, dlatego to tak bardzo boli. Dziś trochę inaczej, ale nigdy z tą sytuacją się nie pogodzę. Do końca życia w pewnym stopniu będę się z tego podnosił. A pan Witold cały czas podkreślał, że oprócz pracy oczywiście najważniejsza dla niego była rodzina, która bardzo go w tym momencie wspierała. Nie jestem samotnym człowiekiem, mam fantastyczne córki, wnuki, mam dla kogo żyć. To właściwie dzięki nim przetrwałem ten trudny okres. Poza tym i czas też powoli leczy rany, dodawał. I kiedy już minęło trochę czasu, często pytano, czy serce pana Witolda nadal jest wolne, czy myśli może o tym, żeby związać się z kimś jeszcze. Jednak sam przyznawał, że nie widzi takiej potrzeby. Kobietami jego życia były córki, a także wnuczka. Bardzo dużo czasu poświęcał też wnukowi, z którym miał piątkowe rytuały, kiedy spędzali czas tylko razem, oglądali wspólnie filmy przy popcornie lub bawili się w inny sposób. Jednak kiedy pytano go o kobietę idealną, odpowiadał, choć widać było, że nadal mówi właściwie tylko i wyłącznie mając na myśli swoją własną żonę. Mógłbym opowiedzieć jednym słowem, kobiecość po prostu, do tego dodam jeszcze mądrość, którą miała moja żona, mówił pan Witold w wywiadzie dla Silver TV. A uzupełniając swoją wypowiedź, nie mógł nie wspomnieć o swojej żonie. Kobiecość miała absolutnie fantastyczną, to była kobieta pełną buzią, nie mogłem od niej oczu oderwać, była po prostu fantastyczna i to jest dla mnie wzór kobiety. A pan Witold, chcąc w pewnym stopniu też podziękować swojej żonie za lata dbania o ich dom, sam później bardzo dbał o to, by dom, a także wszystko dookoła wyglądało tak świetnie jak za życia pani Marty. Miłość do kwiatów zaszczepiła we mnie żona. I kultywuję jej dzieło, gdy tylko mogę jadę na działkę, na której mam staw i moje własne molo. Doglądam tam kwiatów, warzyw, owoców, koszę trawę. Żona we mnie to zaszczepiła, bo uwielbiała kwiaty i przyrodę. Spędzała tam dużo czasu. Kultywuję więc jej dzieło, by wszystko tam pięknie rosło i żyło. Poza tym spędzam czas z córkami. Jedna mieszka niedaleko mnie w Zamościu, a druga w Warszawie, ale często u niej jestem, bo dużo pracuję. Koncertuję, szykuję materiał na płytę z okazji 40-lecia Voxu i oczywiście zajmuję się moimi ukochanymi sierściuchami. Nie usiedzę w miejscu, dodawał. Jak wiecie, niestety pan Witold zmarł w lutym 2022 roku, w rocznicę śmierci swojej żony. Dlatego też, kiedy córki podały do opinii publicznej informację o jego śmierci, nie mogły nie wspomnieć o tym, że najprawdopodobniej pan Witold dołączył do ich mamy. Być może trochę za szybko. Być może chciałyby się jeszcze nim nacieszyć, ale trzeba przyznać, że ten zbieg okoliczności wydaje się być wręcz niemożliwy i być może wcale zbiegiem okoliczności nie był. Oczywiście tego na 100% się nigdy nie dowiemy, ale z wielką przyjemnością opowiedziałam Wam tę historię jako uzupełnienie historii pana Witolda. Odcinek o panu Witoldzie znajdziecie w karcie, serdecznie Wam polecam, więcej tam jest na temat jego kariery, natomiast tutaj, tak jak Wam powiedziałam, bardzo mi miło było opowiedzieć o prawdziwej miłości, która jeszcze, moi drodzy, się zdarza, choć wiem, widzę po komentarzach, że czasem wątpicie w jej istnienie, ale jak inaczej wytłumaczyć tego typu historie? Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną do samego końca. Pamiętajcie o propozycjach w komentarzach, jaką inną parę, czy to rodzeństwo, czy to przyjaciół, czy to właśnie jakąś parę romantyczną, a może bardziej tragiczną. I jej historię chcielibyście tutaj poznać, spotkać. Dawajcie znać i trzymajcie się ciepło. Niedługo wracam do Was z kolejnymi odcinkami, także do zobaczenia, kochani. Buziaki!